Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w drugim vlogu z Mumbaiu. Jesteśmy w dzielnicy, która nazywa się Churchgate. Znajduje się ona na południu tego miasta, a jest dzisiaj ze mną Majka. Dzień dobry. Siema. Majka, która mieszka w Mumbaiu od... lutego. A zacząłem nagrywać tak nagle, jak po prostu szliśmy ulicą, dlatego że minęliśmy właśnie budynek indyjskiej siedziby Western Railway, czyli PKP indyjskiego. Kurde, naprawdę przepięknie, co? Jest połowa grudnia, indyjska zima, w Mumbaiu 32 stopnie, wysoka wilgotność powietrza, odczuwalne 36. Ja po prostu się pocę i już mam dosyć, a wyszedłem z hotelu godzinę temu, a tutaj mamy jednego ziomka w swetrze, a drugiego ziomka w bluzie. What the fuck? Trochę jak nie Indie, co? Po pierwsze nie ma tuktuków, jak widzicie jest mało jednośladów, więcej samochodów, jest zielono. Tutaj mamy budynki, które ewidentnie są budynkami wybudowanymi przez Brytyjczyków. Jest skrzyżowanie, które ma w ogóle strzałki zielone. Nikt z tamtej strony nie wjeżdża, nie przepychają się żadni piesi, jak nie Indie. Słuchajcie, no jednak jesteśmy w Indiach. Przez chwilę miałem wątpliwości, ale teraz wróciłem już na ziemię. Ej, trochę Londyn, co? Tylko Londyn z palmami. Podjąłem decyzję, że wyjeżdżam z Indii. To jest prawdopodobnie ostatni vlog, bo po prostu czuję, że to już jest ten moment, gdzie ja się zmuszam. Kiedyś z pewnością jeszcze wrócę, bo mam bardzo dużo do kraju do zobaczenia, ale obecnie koniec. No i tutaj mamy miejsce, które nazywa się Gateway of India. Chyba najbardziej znane miejsce w całym Mumbaiu. Ale niestety, jak widzicie, chyba tam nie wejdziemy. Wszędzie stoi policja, jak widzicie, z takimi pałkami. Tutaj już mają pałki bardziej zaawansowane, bo plastikowe, nie drewniane. Tak więc Gateway of India zobaczymy niestety dzisiaj tylko z takiej perspektywy. A po drugiej stronie mamy również bardzo popularną miejscówkę. Jak widzicie, wszędzie jest tutaj naprawdę dużo policji. Z tamtej części nas przed chwilą przegonili delikatnie. I nie ma co się dziwić, dlatego że to miejsce, czyli Taj Mahal Palace, było jednym z głównych celów ataków terrorystycznych, które miały miejsce w listopadzie 2008 roku. Ataków, w których zginęło prawie 200 osób, a ponad 300 zostało rannych. Ataki zaczęły się równocześnie w kilku miejscach tego miasta i właśnie ten cały Taj Mahal Palace, który jest bardzo popularnym hotelem w Mumbaiu, został przejęty przez terrorystów, którzy okupowali go tutaj przez kilkanaście godzin. No i to właśnie był czas, kiedy również byli tutaj przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, więc teraz mamy szczyt G20, a też się tutaj kręcą politycy, więc nie ma co się dziwić, że mamy tutaj naprawdę bardzo mocno wzmożoną ochronę. Jestem naprawdę bardzo podekscytowany w tym momencie i to zrozumie każdy, kto czytał Shantaram albo oglądał serial, dlatego że właśnie podeszliśmy pod Leopold Cafe, czyli jedno z głównych miejsc, które non-stop przewija się w książce. I zweryfikowałem właśnie, dlatego że w powieści po drugiej stronie ulicy był posterunek policji i faktycznie sprawdziłem na Google'ach. Tutaj jak są te krzaki, jest posterunek policji. I w moim wyobrażeniu Leopold wyglądał dużo bardziej mrocznie, ale z drugiej strony być może po prostu sporo się zmieniło przez te ostatnie 40 lat. I już sobie wyobrażam, że tak jak tam ta para siedzi w rogu, to tak siedzieli tam bohaterowie powieści. I teraz jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Jak widzicie, tutaj macie dziurę i prawdopodobnie w całym Leopoldzie... No to niestety nie opowiem wam nic, bo pan powiedział, że nie mogę nagrywać, ale prawdopodobnie w całej knajpie znajdziecie kilka takich dziur, w związku z tym, że te ataki, o którym wam mówiłem, to właśnie chyba drugim albo trzecim miejscem w kolejności był Leopold Cafe, dlatego że to jest bardzo popularne miejsce zarówno dla turystów, jak i lokalsów. Wpadło tutaj czterech terrorystów i zrobili to, co z reguły robią terroryści. Generalnie, jeżeli chodzi o Leopolda, to ceny wystrzelone w kosmos, jedzenie takie sobie, ale tutaj chcę wam jeszcze pokazać, że macie właśnie dziury po kulach. No i zobaczcie, jaki double decker. Normalnie jak w UK. W każdym razie ta ulica, na której teraz jesteśmy, Leopold jest tam, to jest właśnie ta cała kolaba Cosway, która była wspominana w książce niejednokrotnie. No i generalnie wygląda tak, że to jest po prostu ulica, na której jest bardzo dużo sklepów, różnych pamiątek, nie wiadomo czego. Mamy też koszulki z orzełkiem. Jak widzicie, nie wszystkie budynki z czasów brytyjskich są ładne i zadbane. A tutaj w ogóle się pali światło. To wygląda na to, że tam ktoś mieszka? A może jakaś fabryka tam jest, albo po prostu składzik? Nigdy się nie dowiemy.
No i kolejne nawiązanie do Shantaram. Dotarliśmy do miejsca, które niegdyś nazywało się India Guest House. To właśnie tutaj Lean Baba został przyprowadzony przez Prabhakara na początku jego indyjskiej przygody. Dziś nazywa się hotel Colaba Grand, nie wygląda jak jakaś rudera, no ale musimy brać pod uwagę to, że wydarzenia w książce miały miejsce w latach 80. Zobaczcie, jak fajnie, cicho, spokojnie. Tutaj mamy morze i syf, ale... O, okej. Ale niestety szczyt G20 nas właśnie wyrzuca na drugą stronę ulicy. No siema, mordeczko, co tam? Dzień dobry. Jaki złodzioczek z ciebie? Przyszła mama. Przepraszamy, nie chcieliśmy niepokoić. Hello. Nasz pan taksówkarz się gdzieś zatrzymał. Po prostu bez słowa wyszedł. Może kiedyś wróci, może nie. Jest godzina 19:20. Temperatura odczuwalna 34 stopnie. 66% wilgotności powietrza. Ja się przyzwyczaiłem do Rajasthanu, w którym było ciepło w ciągu dnia, chłodno wieczorami. Dodatkowo była bardzo mała wilgotność powietrza, więc ja tutaj po prostu nie ogarniam całkowicie, co się dzieje. Mój organizm nie jest kompletnie przygotowany do takich warunków, ale pewnie jakbym tu spędził tydzień czy dwa, to bym się przyzwyczaił. Słuchajcie, no musicie przyznać, że indyjskie miasto z tak dobrze zachowanymi okazami europejskiej architektury wygląda dosyć dziwnie. Wow. Moi drodzy, mamy tutaj dworzec kolejowy, który nazywa się... Chhatrapati Shivaji Maharaj. Dokładnie tak. Jest to neogotycki dworzec w połączeniu ze stylem indyjskim, wybudowany w 1888 roku. Okazuje się, że chyba zwiedzamy dzisiaj wszystkie miejsca zamachu z 2008 roku, bo właśnie wyczytałem, że on również był ich celem. A po drugiej stronie mamy kolejny budynek, który jest ładny. Jeszcze nie przeczytałem na Wikipedii. Zobaczcie, jakie mamy tutaj fajne przejście dla pieszych, które jest zakończone płotem. Idziemy sobie, idziemy. Uwaga! I... Więc idziemy w prawo. I tutaj również nigdzie nie ma przejścia. Czy to jest bez sensu? Czy ktoś ci płaci za to, żebyś tu mieszkała? Jeszcze nie. Ej, bez kitu, to jest niekończący się płot. Ale wygląda na to, że udało nam się znaleźć koniec płotu. Sukces. Warto było przechodzić przez tą ulicę, żeby zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Niestety siedzi tutaj pan z karabinkiem i nie mogę bliżej podejść. Ej, to jest bez kitu najbardziej imponujący budynek, jaki widziałem dotychczas w Indiach i podoba mi się on bardziej niż Taj Mahal. Jak widzicie, w środku również budynek jest naprawdę bardzo zadbany. Ciekawe, czy mnie zaraz coś nie wyrzuci stąd za nagrywanie. Więc cieszcie się, póki mogę nagrywać. Ale tutaj to już wygląda jak po prostu... dworzec kolejowy. Poszliśmy właśnie do knajpy, no i weszliśmy do pokoju klimatyzowanego i moi drodzy, ja jak gdyby, żeby tu się wyprostować, to jestem tak. Będzie dobre jedzenie, to mogę obiecać akurat. Kerala to jest stan w Indiach, do którego miałem jechać po Bombaju, ale to było zanim zdecydowałem, że wyjeżdżam z kraju, więc przynajmniej sobie spróbujemy jedzenia, które być może bym tam zjadł. Ej, tutaj w restauracjach jest jak z pociągami. Za mną jest pomieszczenie z wiatrakami, bez klimatyzacji. My jesteśmy w pomieszczeniu z klimatyzacją i menu, które dostaliśmy, to są ceny z pomieszczenia z klimatyzacją, więc pewnie jakbyśmy poszli do pokoju obok, to by nie kosztowało 195, tylko na przykład, nie wiem, 160. Niesamowite. Zamówiliśmy sobie Thali z Kerali, czyli taki zestaw najbardziej popularnych dań z tego regionu. I wybaczcie, ale jest po godzinie 20, a my jesteśmy tylko na śniadaniu, więc zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Wszystko podane na liściu bananowca, a my się zabieramy za jedzenie. A i dodatkowo jeszcze do Thali pojawiły się tutaj krewetki. Zjedliśmy właśnie, było bardzo dobre. Dwa razy Thali, krewetki i do tego cola kosztowały niecałe 60 zł łącznie. A zobaczcie, co mi właśnie wyświetlił telefon. Z powodu szczytu G20 w Mumbaju zasłaniają slumsy, żeby nie było ich widać z ulicy. Jest już 21:18. Pakujemy się zaraz do Ubera i wracamy na chatę. Przed nami 36 minut jazdy. Koszt przejazdu około 20 zł. I tutaj w Mumbaju te przejazdy są naprawdę dużo tańsze niż w jakimkolwiek innym miejscu, w którym byłem. Działają tutaj również te aplikacje. Na przykład wczoraj siedziałem sobie cały dzień w kawiarni, edytowałem vloga i wracając jechałem chyba takie 8-9 minut rickshaw do hotelu przez Ubera i zapłaciłem złoty 74. 4011. I tutaj jest tak, że za każdym razem trzeba właśnie panu kierowcy
podać kod, żeby zacząć przejazd. It's been a long night. A teraz, jak widzicie, nasz pan taksówkarz sobie wyszedł i tylko powiedział 1 minute chai chai i poszedł. You're okay. Okay, perfect. Thank you very much, sir. Dobra, widzimy się jutro, na razie. No i dzień dobry moi drodzy. Ostatni dzień w Indiach. Nie wiem jak wy, ale ja się naprawdę cieszę. Nawet się nie spodziewałem, że tak bardzo się ucieszę, kiedy wstanę rano i uświadomię sobie, że dzisiaj przed północą wsiadam do samolotu i wyjeżdżam z Indii. Ale o mojej rozkminie dotyczącej Indii opowiem wam później. Na razie idziemy zjeść śniadanie. Namaste, Hero od McDonald's. Thank you very much. Bye bye. Jak tylko mogę, to staram się używać aplikacji typu Uber, bo niestety ziomek mnie wywiózł gdzie indziej niż chciałem. Powiedziałem mu wyraźnie, że McDonald's na Hero to mnie zawiózł kawałek dalej. Teraz się muszę cofnąć do kawiarni, do której chciałem iść. Właśnie mi się przypomniało, że miałem zrobić test McDonalda w Indiach, bo przecież tutaj nie sprzedają wołowiny. No ale cóż, następnym razem. Teraz idziemy do knajpy, która nazywa się Birdsong Cafe. Taka dosyć hipsterska, dosyć droga, ale Jezu, jakie tutaj mają pyszne jedzenie. Kawiarnia o ciekawym, surowym wystroju. Bardzo mi się podoba. Jak widzicie, po rzeczach, które są tutaj w gablotce, naprawdę dobrze ogarniają się w swojej kawie. Ceny, jak widzicie, już takie trochę bardziej przypominające te nasze europejskie. I ciekawostka jest taka, że spędziłem tutaj, siedząc z laptopem po różnych kawiarniach w Bandrze. W Bandrze, czyli w tej dzielnicy, w której teraz jestem, mniej więcej 3 dni. I praktycznie w każdej takiej bardziej fancy kawiarni nikt nie mówi w hindi, nikt nie mówi w żadnym lokalnym języku i wszyscy między sobą mówią tylko i wyłącznie po angielsku. Możecie mi wierzyć lub nie, ale to jest po prostu niebo w gębie. Ja nie wiem, co to jest, jakiś awokado cream czy coś, ale to jest tak pyszny smoothie bowl, że po prostu jest najlepszy na świecie. Ups, popsułem wszystko. No i moi drodzy, przy okazji chciałem wam życzyć wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia. A tutaj mamy ładny mural. Cel na dzisiaj jest taki, że pokręcimy się trochę po takiej dzielnicy bardziej popularnej wśród ludzi o wyższym statusie społecznym, po dzielnicy, po której z reguły kręcą się pracujący tutaj Europejczycy. I pogadamy też o tym, jak się żyje w Bombaju, a pogadamy z Majką, którą już znacie, i Asią, którą właśnie poznaliście. Dzień dobry. W ogóle ciekawym przypadkiem jest to, że mój hotel jest dosłownie na końcu tej ulicy. I ta cała Bandra jest podzielona, z tego co rozumiem, na część muzułmańską i chrześcijańską, bo ten market, który jest obok mojego hotelu, tam są wszyscy muzułmanami, a tutaj jak już idziemy kawałek dalej, to zobaczycie bardzo dużo chrześcijańskich symboli. Mówiąc bardzo dużo, mam na myśli to, że tu jest jeden, tutaj od razu już jest drugi. Wy jeszcze tego nie wiecie, ale pewnie dowiecie się niedługo, ale dziewczyny są psychofankami Bollywoodu. Psychofankami? To brzmi bardzo negatywnie. Nie, my jesteśmy kobietami z pasją, tak. Chciałem wejść na teren tego kościoła, zobaczyć jak wygląda w środku i tutaj w ogóle, jak widzicie, jest naprawdę bardzo ładny, gęsty i zielony ogród, ale pan powiedział, że wstępu nie ma. Zakaz trąbienia. No i zobaczcie, co my tutaj mamy. 16-wieczny kościół katolicki, a tutaj zaraz przed kościołem sprzedają świeczki, które nie wiem, czy wam się też skojarzą podobnie jak mi, ale właśnie kojarzą mi się one z tymi wszystkimi synkretycznymi wierzeniami, z którymi mieliśmy do czynienia w Meksyku, gdzie każdy kolor świeczki miał swoje znaczenie, jeżeli chodzi o intencje, w których się modliło. No to loud camera? A, okej. Okay. Po drugiej stronie kościoła mamy tutaj taką kapliczkę, do której można sobie wejść po schodach.
Kościół był naprawdę bardzo ładny, wewnątrz również. Ciekawostka numer jeden jest taka, że wszyscy zdejmowali buty przed wejściem. To trochę mi się gryzie z dress code'em kościelnym, który ja znam z Europy. W środku był bardzo ładny, zadbany i taka ciekawostka, że wszystkie postaci biblijne i wszystkie sceny, które były przedstawione na obrazach na ścianach, zawierały tylko i wyłącznie osobę o ciemnym kolorze skóry. Ja jestem już trochę podjarana. Zobaczcie, Asia już sobie robi zdjęcie. Zaraz pewnie Majka będzie kolejna, a jak się dowiecie, a co to jest za miejsce i dlaczego tutaj przyszliśmy, to padniecie. Zobaczcie, jakie zadowolone. Czy chcecie mi wytłumaczyć, dlaczego? Dlaczego zdjęcie? Po pierwsze, dlatego, że mieszka tu Szaruk, a po drugie, jakby ten napis jest nowy i jest cały z diamentów. Brama też jest nowa, także świecące. Kto to jest Szaruk? Największy aktor z Bollywood. Dla nas jest ważny, przynajmniej dla mnie, dlatego że dzięki niemu znajduję się w Indiach, bo zaczęłam oglądać jego filmy i bardzo mi się spodobały i chciałam zobaczyć, co to jest za kraj. I często stoisz pod jego domem? Często nie, ale byłam już tu parę razy. Możesz nam powiedzieć o tej platformie, która tam jest, bo to jest hit. Na tę platformę on wychodzi 2 listopada, czyli to są jego urodziny. Razem z Majką byłyśmy i wyszedł i stał chyba z 10 minut, to było niesamowite przeżycie. To jest u ciebie na kanale na YouTubie? Tak, jest. Możecie zobaczyć ogólnie, że tak naprawdę tutaj wszędzie są ludzie, siedzą też na drzewach, także tak. To jest generalnie fenomen. Czyli rozumiem, że on ma urodziny, wychodzi sobie na platformę, tak. Pomacha do was jak tak. Papież, a wy wszyscy Ej, ale ja uważam, że to jest żenujące, że tak paskudne autobusy mogą w ogóle się przemieszczać w pobliżu domu Szaruka. Zgadzam się. Moim zdaniem ten budynek wygląda dużo fajniej niż ten cały manat. Mieszkanie na samej górze do kupna, takie wypasione, mega, mega, mega wypas, kosztuje 13 karor rupi, czyli 13,7 zer. Czyli napiszę wam na dole, jak to wychodzi na złotówki, ale okej, czyli mogą sobie tutaj pozwolić na mieszkanie tylko jacyś ultra bogaci ludzie, tak? Dlaczego ten budynek wygląda z zewnątrz, jak wygląda? Bo tu jest non-stop wilgotno. Co pomalujesz, co naprawisz, co wysuszysz, to ci wyjdzie. Niestety. Ale no co zrobisz, taki klimat. A tutaj mamy generalnie wybrzeże Morza Arabskiego. Jak widzicie, tutaj ktoś suszy ciuchy. Mamy schodki, ludzie sobie siedzą, chillują. Jest fajna, przyjemna bryza, czyli bardzo dobrze, bo pierwsze moje 2 dni w Mumbai były ok, dało się tutaj wytrzymać, ale od 2 dni jest po prostu taki upał i taki zaduch, że naprawdę ledwo co da się wytrzymać tutaj na ulicach, więc fajnie, że możemy być w takim miejscu, gdzie jest chociaż delikatny powiew powietrza. Jakbyście się zastanawiali, kim jest Szaruk, to jest to właśnie ten gość, który pije tam zapa. Tutaj mamy zadbany park, przepiękne palmy, dalej morze. A centralnie nad morzem takie, no kurde, jakby to nazwać, slumsy rybackie. Zobaczcie, jaka ogromna kolejka do autobusu, hello! A tutaj mamy wypasiony hotel Taj. Ej, zobaczcie, jak tutaj ładnie. Cały ten park się nazywa Bandra Fort. Pewnie dlatego, że tam widzę mury jakiegoś fortu. Naprawdę fajnie, że w tym 20-milionowym mieście można znaleźć chwilę ciszy i spokoju. Ej, no zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. Tutaj właśnie mamy most, który łączy Bandrę z południową częścią Mumbai, czyli tą częścią, w której byliśmy wcześniej. Naprawdę przyjemny widoczek. Najlepsze jest to, że w ogóle nie słychać samochodów, które jadą tym mostem. A tutaj na dole oczywiście palą śmieci. Nie może być zbyt pięknie. Please. Co się właśnie stało? Właśnie pani tutaj stoi i nas nagrywa telefonem. Po prostu nagrywa. Pomimo tego, że prosiłaś ją, żeby tego nie robiła i męża tak. Też prosiłaś, żeby tego nie robiła. I pani stoi i nas nagrywa i my możemy postać i nagrywać teraz panią. Jak się z tym czujecie? Jeżeli jest to mężczyzna, to reaguję złością. Na przykład podchodzę i powiem, że zawołam policję. Dla kobiet jestem milsza. Ale nadal stoi na skręcie. Nadal stoi. Może panią zaprosimy. Niech nam coś opowie. A Adzia? Bez chwili zawahania. Absolutnie. No już niech ma. No dobra. Namaste. Namaste. Ja Apka nam kie? Silwara. 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 Mera nam Asia he? Je Majka? Namaste. Oriekasz. A w Mumbai se? Mumbai se. Na, my Assam se. Assam? Se. Acha. Apka liye tu photographer? Chita.
koniec końców, jak tak teraz patrzy kątem oka i tak przegląda na tym telefonie i taka uśmiechnięta. Ale pani jest z północy, jest z Assam. Pewnie dlatego też jest podjarana, bo nie widuje często osób z zagranicy. 3 lata w Indiach, Asiu. Tak. I jakie były twoje pierwsze wrażenia? Bo w dużym skrócie mówiąc, pracujesz dla polskiej firmy w oddziale w Indiach. Tak, tak, tak. Jest to firma biotechnologiczna, ja jestem sama biotechnologiem, także poniekąd pracuję w zawodzie. Praca tutaj to było moje marzenie, także moje marzenie się spełniło. Na początku było trudno, po tych 3 latach już mam swoje grono znajomych, mam swoje piękne mieszkanie, mam kota, jestem szczęśliwa. Powiedziałaś, że to było twoje marzenie i skąd się to wzięło, że marzyła ci się właśnie taka destynacja dosyć nietypowa jak Indie? Mm-hmm. Oczywiście zaczęłam od Bollywoodu. Pierwszy raz przyjechałam do Indii w 2014 roku, potem przyjechałam w 2016 i potem już przyjeżdżałam co rok. Zwiedzałam, poznałam dużo ludzi. Miałam znajomych, z którymi mogłam też podróżować, więc było super, bo ja nigdy nie podróżowałam po Indiach sama. Jak gdyby oglądałaś ten Bollywood i tak dalej, ale no jednak Bollywood się prawdopodobnie różni znacznie od rzeczywistości tutaj lokalnej. I pamiętasz jakiś taki swój pierwszy szok, coś czego się nie spodziewałaś być może? Pierwszy szok to byli bezdomni, którzy spali w korytarzu hotelu w Mumbai, a drugi szok to były właśnie te zdjęcia z przyczajki. Zdjęcia i filmiki z przyczajki. Dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego bezczelnie robią te filmiki. Nie rozumiem tego. Jakby, jak ktoś podejdzie i się zapyta, to ja rozumiem. I patrz. I uwaga. I a propos. Nie. Akurat jak się wstrzeliłaś z tematem. Tak. No i tak jest non-stop. Właśnie mówiłam Majce, że ja nie chodzę do parków, bo to nie jest miejsce, w którym idzie odpocząć. A da się gdziekolwiek odpocząć? No przecież byłeś w Bandrze. Generalnie w Mumbai samym w sobie, no to tak. W sensie... Znaczy to jest inny rodzaj odpoczynku też, bo wiesz o czym mówię. Ja na przykład bardzo lubię odpoczywać w ten sposób, że zakładam sobie słuchawki na uszy i idę na spacer godzinę, dwie, dokładnie, trzy godziny. A tutaj nie ma takiej możliwości, bo jak sobie założysz słuchawki na uszy i pójdziesz na ulicę, to 30 sekund później będzie cię odbierała karetka i zakład pogrzebowy już obok. To prawda, stał. Ale na przykład mnie spacer po Bandrze bardzo relaksuje, bo jest tam zielono, są ładne budynki. Czyli mamy na myśli teraz to, gdzie teraz się kręciliśmy, tak, gdzie były te kapliczki chrześcijańskie. Dokładnie, i tak dalej. Dokładnie. To są miejsca, które mnie relaksują. Jak usiądziesz w jednym miejscu, to niestety jesteś nagabywany zazwyczaj. Nie jest to non-stop, ale no zdarza się, jak widzieliśmy. Ty już jesteś indyjską wyjadaczką, natomiast Majka 10 miesięcy, pierwsza podróż do Indii i podobne motywacje, w sensie zakochana w Bollywoodzie i w szaruku, pod którym domem wystajecie non-stop. Tak, także ja jestem jeszcze w tej fazie zakochania i pierwszej takiej fali, żyję w swoim własnym śnie. To było moje największe marzenie, które właśnie spełniam. Jaki ty masz tutaj standard życia? Bo ja dotychczas w Indiach jak gdyby doświadczyłem budżetowych hoteli, hosteli, raczej chodzenia po ulicach niż knajp, a my już 2 czy 3 razy byliśmy w jakiejś knajpie fajnej i to wszystko było takie bardzo europejskie. Byli barmani, był DJ i generalnie czułem się jakbym był w jakimś, wiesz, fancy miejscu w Europie. Natomiast jak wygląda takie codzienne życie z twojej perspektywy? W budynku mamy bardzo dobrą ochronę. Mamy basen. Mam siłownię, restaurację oraz kino. Czy twój prywatny kierowca i sprzątaczka, służka przychodzi razem w pakiecie z tym, czy nie? Nie, to muszę sobie sama zatrudnić. Kino tam macie? Mamy kino, mamy. Tylko trzeba wynająć. Takie małe. Kierowca jest akurat z firmy, natomiast ja mogę z niego korzystać również w celach prywatnych. Jest to też auto, z którego głównie ja korzystam, więc tam ładnie pachnie. Zaczekaj, bo nam się pies dupą tu odwrócił i psuje mi kadr. Proszę, proszę, proszę schować dupę, panie psie. Dziękuję. Dobra. I czy to jest taki standard tutaj? Bo ja tak właśnie słyszałem, że ludzi z takich wyższych klas społecznych za często się tutaj nie spotka na ulicy chodzących ulicami, no bo oni głównie... O, już nas pieseł broni przed złymi ludźmi, którzy chcieli do nas podejść. Że tutaj raczej ludzie mają właśnie taki standard życia, że mają prywatnego kierowcę, właśnie tak, osobę, która im gotuje, sprząta i tak dalej. Tak, dokładnie. W moim budynku wiem, że inni mieszkańcy również mają kierowców, bo mamy taką grupę na WhatsAppie, gdzie ludzie się wymieniają jakimiś kontaktami. Naprawdę jest to wygodne i jeśli możesz sobie na to pozwolić, to... No to jakby okej. To nie jest nic dziwnego. Naprawdę. Jeżeli chodzi o gosposię, to praktycznie każdy ma. O jakiego rzędu pieniądzach mówimy, jeżeli chodzi o kierowcę i o gosposię, która sprząta ci, gotuje i bierze? To kierowca na miesiąc kosztuje około 20 000 rupii.
i to jest 6 dni w tygodniu, 10 godzin dziennie. Samochód jest jego, czy... Nie, firmowy? Samochód jest firmowy. Bo jeździsz nowym Volkswagenem? Nie, nie, jakimś? MG. MG, okej. Okay. Czyli 10 godzin dziennie on jest po prostu do twojej dyspozycji. Zadzwonisz tak. do niego, że przyjechał tutaj, to on tutaj przyjedzie. Tak. A co jeżeli chodzi o pomoc domową? Przychodzi o 8 rano, gotuje, potem idzie do innego mieszkania i wraca gdzieś około 10 i jest z godzinę, półtorej. Także no powiedzmy tak w sumie to 2 godziny dziennie. Zależy też ile jest pracy. 10 tysięcy rupii. Ze wszystkim. Sprzątaniem i gotowaniem. Czyli to jest 550 zł miesięcznie. Tak. To będzie takie bardzo proste pytanie. Mhm. Co ci się najbardziej podoba w Indiach? To, że mogę się ładnie ubrać. A w Polsce ktoś ci zabrania? Nie, ale chodzi mi o to, że mogę sobie założyć sari, mogę założyć tą całą biżuterię. Jak zakładam sari, czuję się niezwykle kobieco. I pięknie. Także daje mi to dużo, dużo radości. Jest jakby dużo festiwali, dużo jakichś okazji, żeby ten strój założyć. I zawsze szukam tej okazji, żeby to założyć. Do pracy chodzę w kurtach, czyli tych takich tunikach indyjskich. Zawsze mam bindi. Dużo osób nawet pisało w komentarzach, jak tylko tutaj przyjechałem, właśnie Doris podróżowała sobie solo po Indiach i bardzo dużo osób mówiło, że o Jezu, co ona życzy sobie śmierci, przecież wiadomo, że w Indiach to od razu zrobił jej to czy tamto. Jezu, ja też tyle rzeczy słyszałam. Nie. Mam video kartę. Jebale. Time nie jest. Thank you. Jakby nie było kamery, to żebyś się tak do niej uśmiechała? Nie wiem, nie, pewnie tak, bo to jednak pani. A jaki ty masz pomysł na siebie, jeżeli chodzi o Indie? Bo mówisz, że latałaś gdzieś po castingach, a czym się zajmujesz tak na razie na co dzień? Znaczy... Ja jestem z wykształcenia grafikiem, natomiast mam swoje marzenia. Chciałabym się odnaleźć w Bollywood. Jak miałam 10 lat, obejrzałam film Czasem Słońce, Czasem Deszcz oczywiście. Zakochałam się po prostu bez pamięci i stwierdziłam, że muszę przylecieć do Indii i muszę tego spróbować, bo ja jako dziecko też śpiewałam, tańczyłam i jakby dlaczego nie? Nie mam nic do stracenia absolutnie. Tutaj cały czas odbywają się jakieś castingi, dlatego po prostu próbuję swoje szansy i zobaczymy, co życie przyniesie. A jak latasz właśnie po tych castingach, to widzisz, że jest dużo białych dziewczyn, czy raczej się wyróżniasz na tle osób, które tam próbują dostać rolę? Często też te castingi teraz odbywają się online, więc to nie jest tak, że ja cały czas chodzę, tylko wysyłam swoje nagrania po prostu. Natomiast jak już idę, to rzeczywiście jestem jedna biała i się wyróżniam i zawsze jest o, jeszcze coś tam w hindi coś tam powie, także to jest... Rzeczywiście no trochę się wyróżniam, ale tak jak mówię, dziewczyn jest mimo wszystko sporo, szczególnie właśnie tancerek białych, także miejsce dla nich jest. A powiedz mi jeszcze, Majka, jakie treści można znaleźć u ciebie na kanale na YouTube? Życie codzienne, trochę o jedzeniu. I oczywiście o Bollywood. Ale w takim chyba przystępnym wydaniu, mam nadzieję. Ogólnie taka codzienność, bez sensacji, bez wychodzenia na slumsy, ani bez wychodzenia w jakieś kontrowersyjne tematy. Po prostu takie zwykłe życie w Bombaju. Jak mnie pocisnęła teraz za te slumsy? To tak zabrzmiało? A w McDonaldzie byłaś? W McDonaldzie byłam. Były pyszne burgery. Lava cheese, polecam. Dlatego też tutaj znajdziecie link do vloga Majki z McDonalda, bo ja nigdy do niego nie dotarłem. Jezu, to był najgorszy vlog. Za późno. O. Poszło. Ale to był najgorszy, po prostu tak zły jakościowo, że masakra. A zaśpiewasz nam coś? No jak poprosi. Prosimy. Nie, wytnij to, proszę cię. Oczywiście, że tego nie wytnę. Mogę? Możesz. Dobra. Tu dziedyka to jedziana sanam, piar hota he divana sanam, abjaha se kaha jaeham, teri bahu me mar jaeham. Dziękuję. Tak, piękna piosenka. Powiedziałaś mi, że wcale nie dziwisz się, że ja chcę się ewakuować z Indii po 2 miesiącach. Tak. Miałaś podobnie? Miałam bardzo podobnie. Jak byłam pierwszy raz, spędziłam tu 5 tygodni. Po 4 tygodniach płakałam. Dzwoniłam do mamy, mówiłam, że mamo, to już koniec, koniec mojej wyprawy, ja już nie mam siły. I oczywiście też podróżowałam pociągami. Najdłuższa moja trasa to było 27 godzin.
Skąd, dokąd? Z Agry do Hyderabadu na południe. To był bardzo trudny czas. Bo mi kilka osób już napisało, jak teraz z nimi rozmawiałem, że zdecydowałem, że wyjeżdżam z Indii i tak dalej. I właśnie praktycznie każdy mi napisał, że tak, rozumiem cię, ale nie zdziwię się, jak za kilka miesięcy czy za rok wrócisz, bo zatęsknisz. Tak, bo to jest niesamowite. Ludzie tutaj są niesamowici. Z jednej strony są bardzo mili i wtedy sobie myślisz, kurczę, jacy mili ludzie. A z drugiej strony są jednak tacy, którzy cię nagabują, okłamują, no, naciągają. Zaraz potem znowu ktoś miły się pojawia. I jakby to ta złość na tego złego pana mija. Także to jest niesamowite. I ja też mam to do tej pory, mieszkając tutaj. Mam takie coś, kurczę, myślę sobie, dlaczego to wszystko jest takie trudne. Potem właśnie idziesz ulicą, jest jakieś małe dziecko, się do ciebie uśmiechnie i jest to, i po prostu, przynajmniej dla mnie to jakoś ginie. Powiedziałabyś, że życie tutaj z twojej perspektywy jest łatwe po tym, jak przeskoczyłaś te pierwsze rzeczy związane z otwarciem konta bankowego i tak dalej, i tak dalej? Teraz jest już mi w miarę łatwo, dlatego że mam znajomych, jakby moje środowisko jest ustabilizowane i mam ludzi, na których mogę polegać. Jeżeli nie masz takich ludzi, to jest trudno. Właśnie chyba nas wyganiają z tego miejsca, prawda? Tak. Dobra. Słońce już zachodzi. Wyrzuca nas pan wszystkich, więc idziemy coś zjeść. Słuchajcie, nie mogę przejść obojętnie obok znaku Super AC Deluxe Toilet. Tak wygląda Super AC Deluxe Toilet i faktycznie, trzeba przyznać, jest klimatyzacja. A tak oprócz tego to tak wygląda w środku i macie nawet mydło w kostce i mydło w płynie, co nie jest takie oczywiste, bardzo często jest tylko mydło w kostce i dotyka się to samo mydło, co wszyscy inni ludzie, którzy tutaj byli przed wami i będą po was. Tutaj mamy budynek. Myślę, że możemy śmiało założyć, że z czasów kolonialnych. A tutaj informacja od, z tego co rozumiem, właścicieli budynku, że wszyscy ludzie, którzy w nim mieszkają, mieszkają tutaj na własne ryzyko, dlatego że budynek jest w dramatycznym stanie i może się w każdym momencie zawalić. Moim ostatnim daniem w Indiach będzie perska kuchnia. Zobaczcie, jak fajnie. Będziemy sobie siedzieli po turecku. Kącik kulinarny. Zobaczcie, jaki mamy ładny czajnik. A tutaj danie numer jeden, czyli talerz z warzywami. Czym to jest chyba taka perska kuchnia w wersji indyjskiej? No bo tutaj mamy panir. No i wjechał talerz numer dwa, tak zwany talerz perski, i wygląda naprawdę smakowicie. No i o tyle, o ile to jedzenie było spoko, to baklawa jest zdecydowanie najgorszą baklawą, jaką jadłem w swoim życiu. Bardzo słaba, rozczarowująca, jest mi smutno teraz. Całość kosztowała 2740 rupii. Jaki model? O, w końcu się jakiś zgodził. Dobra, buziaki. Na razie, dziewczyny, dzięki. Buziaki. Musieliśmy przeprowadzić bardzo szybko ewakuację, bo spojrzałem na zegarek i okazuje się, że ja powinienem za jakieś godzinę 30 minut już wyruszać na lotnisko, a jestem niespakowany, nie sprawdziłem napisów do vloga z Darali i nie zrobiłem jeszcze miniaturki, więc zasuwam na chatę. Dojeżdżamy właśnie do hotelu i dopiero teraz zauważyłem, że typ nie włączył taksometru, więc jestem bardzo ciekaw, czy będzie mnie próbował przekręcić na hajs. How much? 50 rupees. Okay, thank you very much. Wszedłem właśnie do pokoju, okna są zamknięte, ale tam coś się dzieje grubego. O. Nie mam niestety na nosie okularów, więc nawet nie widzę, co patrzę, ale wy będziecie to widzieli w 4K. Jakieś grube tańce się tutaj odstawiają. To jest właśnie ten cały muzułmański market, o którym wam mówiłem. On tam się ciągnie daleko, daleko i później zaczyna się ta chrześcijańska część dzielnicy. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądało ich przechodzenie przez ulicę. Tak jak myślałem, w kupie siła. No dobra, zabieram się do pakowania i właśnie, od pierwszego odcinka w Indiach pamiętałem, żeby pokazać wam banknoty, ale nie chciałem ich pokazywać, dopóki nie będę miał wszystkich. I niestety teraz się okazało, że dopiero wczoraj zdobyłem banknot, o którym dotychczas tylko słyszałem, czyli 2000 rupii, ale nie mam innych. I jedyne, co mi pozostało, to teraz 50, która wygląda tak, jak widzicie, z dwóch stron i 20. Nie mam 500, nie mam setki. I tam innych, których mi teraz brakuje, nie pamiętam, więc przepraszam bardzo, następnym razem się poprawię i pokażę wam wszystkie.
to skrzyżowanie to będzie mi się śniło po nocach. O, jest i moja taksówka. Thank you very much, Daniałat. Namaste. W ogóle to trochę się wyluzowałem z tym pakowaniem i ogarnianiem się, dlatego że dostałem maila, że lot jest opóźniony i startujemy nie o 23:40, tylko o 1:00 w nocy. Ale dopiero później ogarnąłem, że check-in bagażu jest zamykany tak, jakby samolot startował normalnie, więc... A według maila maksymalnie za 20 minut powinien nadać bagaż, więc raczej zdążę bez spiny, ale jak zawsze jadę na lotnisko na ostatnią chwilę. Daniel, thank you. Zobaczcie, jaka ogromna hala, nie przelotów, tylko przyjazdów chyba bardziej. Jak wysiadałem, to wiedziałem, że to lotnisko jest ogromne, ale teraz robi zdecydowanie większe wrażenie. Ziomek mnie oczywiście wysadził na samym końcu, a okazuje się, że mój check-in jest tam na samym początku. U was minusowa temperatura i śnieg, tutaj 30 stopni i słońce, ale choinka jest. Christmas sale jest, wszystko się zgadza. Mam szczęście, że ten lot jest opóźniony, dlatego że po 20 minutach rozmowy przy tym security check-inie facet w końcu wyciągnął książkę i udowodnił mi, że nie mogę według nowych przepisów w Indiach przewozić drona w bagażu podręcznym, muszę go wstawić do rejestrowanego. Mój rejestrowany już pewnie jest po drugiej stronie lotniska, plus jest to miękki plecak, więc jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to się skończy. No to moi drodzy, tak właśnie mój dron będzie leciał. Yes, this is the best packing ever, thank you very much. Ej, ale mili ludzie, normalnie wyciągnęli ze śmietnika jakiś karton, musiałem się pozbyć swojej bluzy, którą na szczęście już sobie miałem, będę marsz na lotnisku, ale przynajmniej będzie dron bezpieczny. Spakowali mi tego drona. Ha? No camera? Powiem wam tak. Głupi to ma zawsze szczęście. Nie dość, że chłopaki zapakowali mi tego drona i nie policzyli mnie nawet za niego dodatkowo, no to na dodatek, gdyby lot nie był opóźniony, to mój samolot odlatywałby za jakieś 9 minut. A właśnie dosłownie w tej sekundzie przeszedłem przez te wszystkie security checki, imigracje i tak dalej. Więc naprawdę duże szczęście, a w pewnym momencie już nawet się zastanawiałem i w głowie sobie liczyłem, czy bardziej mi się będzie opłacało zostawić ten lot i nie wsiąść do samolotu, czy może jednak zostawić tego drona. Na szczęście nie musiałem żadnej takiej decyzji podejmować, a jedyną konsekwencją tego, że nie wiedziałem o tych przepisach, jest to, że albo zmarznę, albo nie będę miał poduszki w samolocie, a teraz wydaje mi się, że w sumie, moi drodzy, to chyba jednak sprawdzimy tego McDonalda indyjskiego. Co my tutaj mamy? Jakieś makkalutiki, alutiki. Faktycznie, kurde, mogłem pójść do zwykłego McDonalda i nagrać taki prawdziwy odcinek z Maca, a tak to ograniczymy się tylko do tego menu. Ale faktycznie, jak widzicie, nie ma nigdzie wołowiny. Maharaja McChicken. A jolo, niech będzie. Z wodą, bo dieta. Oczywiście wcale mnie nie dziwi, że ludzie, którzy zamawiają w kiosku, muszą i tak czekać w kolejce, bo płatności nie działają, trzeba płacić przy kasie. Ale jakbyście chcieli jeszcze się poprzyglądać menu, to macie tutaj. A w sumie mogę wam przybliżyć. Moi drodzy, bez tastingu, bo to wszystko trwało tyle, że ja muszę iść powoli do bramki. Tak właśnie wygląda Maharaja Chicken Burger w McDonaldzie. Frytki wyglądają tak, smakują o tak. Widzimy się za chwilę. O, zobaczcie, jeżeli w Indiach się mówi, że woda ma być tania i sprzedawana za tyle, co napisane na butelce, to dotyczy to również lotnisk. 40 rupi, czyli tyle, co widzicie na dole, za butelkę wody. A tak oprócz tego, to jak widzicie, naprawdę bardzo ładne, zadbane lotnisko. Tutaj jak zielono, w tle sobie lecą jakieś świąteczne piosenki. Chciałem powiedzieć, jest klimat, ale to byłaby ściema. Tu jest ponad 30 stopni w ciągu dnia. Haha, ale żarcik. No dobra, czas na gadkę końcową. Okazuje się, że lot jest opóźniony o kolejne 20 czy 25 minut, więc mam nadzieję, że w ogóle stąd wyruszymy. W każdym razie chciałem wam powiedzieć, że mam delikatnie wyrzuty sumienia, ponieważ kupując loty do Mumbai'u nie wiedziałem, że będę wyjeżdżał z Indii, ale po prostu przemyślałem temat, doszedłem do wniosku, że zaczynam się naprawdę zmuszać i że nie chcę już tutaj być. I to wcale nie znaczy, że Indie są złym krajem. Mam wyrzuty sumienia dlatego, że pokazałem wam tylko tę część, którą wam pokazałem i ja sam ją tylko zobaczyłem, a dostaję informacje od ludzi, że południe to jest jak gdyby zupełnie inny kraj, że jeszcze wybranie się tam w okolice Kaszmiru, w którym teraz już jest już za zimno, też jest zupełnie inny kraj, a w ogóle, że wybranie się w okolice Butanu i Birmy to też jest zupełnie inny kraj i ja w to wierzę, bo Indie są naprawdę ogromne, ale ja po prostu trochę się przeliczyłem, myślałem, że wytrzymam przebywanie tutaj
przez dłuższy czas. Być może mogą inaczej rozplanować te 2 miesiące i po prostu szybciej skakać od miejsca do miejsca, to wtedy bym, wiecie, więcej zahaczył, zanim się zmęczę, ale uważam, że to nie jest tak, że ja tutaj jestem ostatni raz. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wiem, że wrócę do Indii. Nie wiem jeszcze kiedy, czy to będzie za pół roku, za rok, czy za 2, czy za 3 lata, ale naprawdę wiem, że jest jeszcze dużo tego kraju do odkrycia. Zresztą tak samo jak na przykład zrobiłem z Turcją. Na pierwszym tripie zrobiłem jak gdyby zachodnią część Turcji, a później wróciłem i pojechałem do wschodniej części, która była naprawdę super. I myślę, że podobnie zrobię z Indiami, ponieważ jest to naprawdę bardzo ciekawy kraj, tylko kraj, który wymaga bardzo dużo oddawania mu swojej energii, że też się tak wyrażę, co mówiło mi bardzo dużo osób, a ja sobie myślałem, nie, co wy mi tam gadacie, ja byłem 5 miesięcy w Meksyku i mi się podobało to, co Indie mnie tak szybko wymęczał i nie, no Meksyk to było naprawdę zupełnie coś innego. Dziewczyny są naprawdę spoko, miło spędziliśmy czas, poznałem trochę ich znajomych i Majka ciśnie z tym kanałem na YouTube, więc tam możecie sobie zobaczyć, jak wygląda życie w Indiach z jej perspektywy, tak więc jeżeli chodzi o wszelkie namiary, to tak jak mówię w opisie, Jezu, ale już się motam z tym wszystkim. Przepraszam, że ja wam się tutaj tak seplenię i motam się w tematach, ale jestem już naprawdę zmęczony. Jeżeli chodzi o pocztówki, to udało mi się w końcu dogadać z jednym sprzedawcą wczoraj. Ogarniam pocztówki, zamawiam je. Ja będę je wysyłał i będę je wysyłał patronom z Indii, dlatego że mam jeszcze takie dłuższe międzylądowanie sobie robię w Bombaju w drugiej połowie stycznia, żeby właśnie powypisywać i powysłać te wszystkie pocztówki. Mam nadzieję, że uda mi się również ogarnąć Magnesję, więc jeżeli ktoś chciałby się jeszcze załapać, to oglądacie tego vloga dzisiaj, czyli jeszcze jest pewnie przed świętami, a ja będę te pocztówki i ankiety i wszystko ogarniał jakoś w pierwszym tygodniu stycznia, więc jeżeli ktoś chce, to patronite.pl/vlogcast, możecie się tam zapoznać z informacjami. No i co moi drodzy, kurde, no czuję, że wracam trochę na tarczy, ale z drugiej strony po co mam walczyć, nikt mnie nie zmusza, żebym tutaj był, a siedzenie w Indiach dłużej powodowałoby tylko, że chodziłbym tutaj ze złym humorem i robił te vlogi tylko po to, żeby je robić, żebym nie mógł sobie powiedzieć sam przed sobą, że mnie Indie w jakimś tam stopniu wymęczyły, czy w cudzysłowie mówiąc, zniszczyły. Jeżeli chodzi o Majkę i o Asię, to zostawię wam do dziewczyn namiary w opisie. W każdym razie ten kraj, do którego jadę, to też jest pełen spontan, nie mam żadnego planu, po prostu kumpel napisał, dobra stary, to jak już masz dosyć tych Indii, to wsiadaj w samolot, przylatuj. Ja powiedziałem, dobra, to przylatuję. I tak zamierzałem się tam wybrać, ale bardziej za jakieś 3 miesiące. W każdym razie, nie wiem w sumie, co mogę wam jeszcze powiedzieć. Chyba nie ma sensu, żeby to przedłużać. Widzimy się w kolejnym odcinku w kraju. Wydaje mi się, że większość już się z was domyśla, gdzie jadę, ale jak się nie domyślacie, to się dowiecie w następnym odcinku. Dajcie mi koniecznie znać, jak wam się ta seria podobała, czy Indie zobaczyliście takie, jakie się spodziewaliście, a może te vlogi wyglądały inaczej niż to, co dotychczas myśleliście o tym kraju, bo ja wydaje mi się, że większość swoich przemyśleń już wam wypowiedziałem tutaj przed kamerą i tak jak mówię, naprawdę uważam, że to jest bardzo ciekawy kraj, tylko trzeba sobie dosyć mądrze go dozować i mądrze planować trasy po nim, bo tak jak ja, jeżdżenie bez większego planu okazało się, że troszeczkę za szybko mnie wymęczyło. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.